Let's go, proszę Państwa. Uwaga, uwaga, w filmie, który zaraz obejrzysz, występuje duża ilość odklejonych donate'ów. Zalecany jest duży dystans. Miłego oglądania. Cześć, witajcie na moim... Sorry, dobra. ...kanale. Ja jestem Weronika. W dzisiejszym odcinku odpowiadamy z Karolem na te same pytania. Należąco. Po trzech latach... Siema, Karol! Kinowa, ja Blizgis, dziękuję bardzo. Ale pytania się Kociczka, kociczka za Prime'a. Zobaczymy, czy nasze odpowiedzi się zmienią w sumie na te pytania. Ale positive vibes? No tak. To jest zawsze tak, że człowiek się zmienia, nie? No, to był w ogóle pierwszy odcinek... Kiedy Frizz ma takie loczki? ...na moim kanale, z którym będziemy dzisiaj porównywać te nasze odpowiedzi. I to było nasze pierwsze... Czy to prawda? Praca z Amino. Dobra, Gumiś, proszę cię! Że razem... Praca z Amino, ja wie... Odcinek na moim kanale. Ile to było temu? W 2019, 3 lata temu. Także jeżeli taki odcinek wam się spodoba i chcecie więcej takich Faun odcinków z Karolem, na przykład... Yo, polski ten... Jake Paul! What the fuck? Łapki w górę i za 3,5 roku kolejnego może tak zrobić. Czy to prawda, że znacie się z internetu? To nieprawda, jest. Jest, jak oni wyglądali! Pewnie, że nieprawda. Oni wyglądali jak jakieś kurwa... Co to jest w ogóle? Z internetu. To nieprawda. Oni tak wyglądali? Jest. Jesus. Radek i... To jest tak. Radek i Ala. Radek jest kurwa kierowcą... kierowcą czarnego BMW. Takiego starszego. Lubi sobie wpaść czasami do jakiegoś klubu, do sketcha. Albo do jakiegoś discoplexu najlepiej, bo taniej. Ala... Ala lubi też tak samo poszaleć. Kurier Impost. Jezus. Nie, to jest już, wiele razy już o tym mówiliśmy, że poznaliśmy się pod jak ty, klubem. Ty przyszedłeś na imprezę, a ja tam pracowałem. No i widzicie, kurwa, wszystko się zgadza, lubią sobie na discoplex wpaść. W tym miejscu. A pracowałem też. Mój ulubiony artysta na Spotify'u, top 1 wszechczasów, DJ Hazel. W sklepie spożywczym kiedyś. Lubię sobie czasami... Ja byłam ochrona. Wiecie, popompować, nie? Przez internet, tylko poznaliśmy się na żywo. Właśnie pod klubem, w ogóle mega fajna, słodka scena. To mi mega zaimponowało, bo Karol poszedł do mnie i opuścił swoje miejsce pracy. A nie, no tak! On tak! Mój ulubiony DJ, DJ Hazel. Ulubiona piosenka? Pakuje walizy. Także znasz byłą dziewczynę Friza? Nie znam. Jakby śledziłam Karola filmiki, czasami z byłą dziewczyną na twoim kanale. Nawet czasami mu pisałam, że są super, ale nie znam jej osobiście i jakby nigdy nie miałyśmy okazji się poznać. Tutaj odpowiedź dalej się nie zmieniła, a właśnie no dziwne, nie? Że w sumie nie miałam okazji poznać, ale nie, dalej nie poznałam. Czy to prawda, że Karol powinien usunąć wszystkie filmiki z YouTube'a, które nagrywał z Kingą. Uważasz tak? Właśnie nie, mówiłam ci już o tym. Jakby to jest taka właśnie twoja historia. Kurwa, jakie riski pytania. Wiesz, też tak myślę, a poza tym uważam, że nawet to jest nawet fajne, że te filmy są dalej, bo jakby właśnie to, co powiedziałaś, że to jest taka historia fajna i można sobie taką, tak w taki serial jak zagłębić, jak w taki serial właśnie. No, trochę tak. O Jezu, jakie to są pytania w ogóle, ja nie pamiętam, bo w no, ogóle... No, wtedy się kurwa nie wstydziliście. Teraz, kurwa, kręcicie jakimś jedzeniem, które normalnie ludzie jedzą, na przykład paluszki krabowe i mówicie, Jezus, nie mogę tego wziąć do buzi, bo się zżygam. Bo jasno się, nie oglądam. Tak, kurwa, tylko nie grzyby. Gdzie ty za 4 miesiące? Bardzo długo nie oglądałam. Nawet nie wiem, być mocne jakieś pytania. Ale w ogóle poczekaj, bo ja nie wiem, czy ja mam takie filmy w ogóle na kanale? Ja co jakiś czas wyłączam filmy, które są z pewnego okresu, nie? Mhm. Jak na przykład był moment, kiedy usunąłem wszystkie, w sensie... Jasne. No, zdjąłem z kanału wszystkie z Pokemonów, bo po prostu zmieniłem kontent, nie? Dziękuję bardzo. 3 lata temu mogły jeszcze być w sumie, nie wiem. No 3 lata temu właśnie tak, no. Ale pytanie czy teraz. Wydaje mi się, że nie będę w stanie sprawdzić na telefonie. I co najstarszego? Może 2 są? No, ale to 2. 2 albo 3 są. Tak szczerze? Uważam, że nie powinieneś się słuchać. No to wracam moja... na kanał. Te, co już usunąłeś, to wiadomo, ale w sensie, co zdjąłeś z kanału, to wiadomo, ale teraz, nie no, to zawsze jest jakaś pamiątka. Ja na przykład mam wiele takich filmów, podczas których oglądania czuję cringe i na przykład chętnie bym je zdjęła, tak ale jednak to jest fajna pamiątka, że jednak zrobiłeś ten progres też trochę taki, jest taki etap, na przestrzeni tych lat. Wiesz, jest taki etap, że najpierw jesteś z tego filmu dumny, tak, później tak się go wstydzisz, później jesteś taki, że na sam ty nie wiesz, Majka bronisz? A później się śmiejesz. Chuju, powiedz mi, kiedy ja bronię Minimajka? Czyli jebiesz Minimajka? Nie. Na każdym odcinku, jak jest, to bronisz, że go gnębią, a to dobrze, kiedy, że go gnębią. Koncerty? Stary, no ale ogarnij się! No, ja się śmieję, ale no, śmieję się z faktu tego, że go gnębią, ale chodzi o to, że... Dobra, nieważne, kurwa. Nie chodzi o to, że go nie... Dobra, kurwa, spierdalaj. Chodzi o to,
słuchaj, nie śmieję się z tego, że go gnębią, tylko śmieję się z faktu, że jego ziomki, które powinny go propsować na odcinkach, go gnębią, ale nie z faktu tego, że go gnębią, tylko stary, wiesz o co chodzi, nie? Że stary, no chodzi o to, że sam fakt tego, w jaki sposób oni do niego mówią, ale nie dlatego, że go gnębią i nie, że popieram gnębienie, bo nie powinno się gnębić ludzi. Ale oni są... Dobra, kurwa! Śmieję się, to jest najlepszy i na ten etap czekasz. I na przykład Wiśnia Rolki już jest na tym etapie, że to już jest OG film. To już jest najlepszy. OG film! Jest nagrany 10 lat temu, czy 15, jest to najlepszy. I te moje stare filmy, które są najstarsze, to teraz mam etap, że... Dobra, są... dobra, jeśli ktoś na tym streamie będzie pisał rzeczy typu tylko winny się tłumaczy, od teraz banuję. Jak można używać tego argumentu? To jest, kurwa... najgorszy argument, jaki kiedykolwiek stworzyła ludzkość. Są mi trochę obojętne, ale tak dwa lata temu to był jeszcze wstyd. A warto zostawić. Nie, wy jesteście tacy mądrzy, nie? Wy jesteście tacy mądrzy, piszecie, tylko winny się tłumaczy, a ja patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, zobacz. Pięć. Dobra. Moim zdaniem, bo to też jakaś historia fajna, śmieszna i... No pewnie, że tak. Ja się cieszę, że my robimy tego YouTube'a, bo czasami sobie na przykład wracamy. Najczęściej film, który oglądamy razem wspólnie z Karolem, na moim kanale, to jest Chmurą. Czy to prawda, że nagracie film z jakimś waszym widzem? Tak? Masz pomysł jakiś taki? Wiesz co, ja bardzo często nagrywam odcinki z moimi widzami. No, mamy taką grupę kreatywną, która przecież często pomaga. No tutaj odpowiedź się zmieniła, bo już nagraliśmy. Było wiele, nie? Tak, i pewnie jeszcze nagramy, myślę. Pewnie tak, znaczy no na pewno nagramy i na pewno już nagraliśmy. Ale ja lubię ogólnie nagrywać z widzami. Ja wtedy czuję taką dobrą energię. Widzowie... Wersja nagrywa z widzami? Oglądający ogólnie ekipę są też zajebiści po prostu. Zawsze jak na przykład nawet zrobiliśmy to spotkanie w tym... Toronto, na Toronto w Kanadzie. Wszyscy tacy pozytywni, tacy fajni ludzie. Kurde, no piękna sprawa, więc ekstra. Czy to prawda, że cierpisz na lordozę, bo ze zdjęć wynika, że chyba tak? Czy cierpisz na lordozę? Nie no, co za zapytania, stary! Cierpię na lordozę, ale przez długi czas tańczyłam, czyli przez 12 lat i trochę jakby ta moja... sylwetka się zmieniła. Śmieję się z Karola trochę, że on ma taki sterczący tyłek. Ja też trochę taki mam. Więc na zdjęciach tak wygląda. Tutaj już jest też beka do tych zdjęć. To jakieś robiłam, tak się wypinałam. Ale mam trochę lordozę. Co prawda nie stwierdzam. Nie wiem, i w sensie ja rozumiem, że lordoza to jest ogólnie śmieszna. Nie, nie jest śmieszna, kurwa, to jest choroba. Ale przez to, że mi się to kojarzy, kurwa, nie wiem czemu, z Rafoniksem. Bo Rafoniks chyba coś takiego powiedział, nie? Coś tam z lordozą i mi się to tylko kojarzy, kurwa, z Rafoniksem, stary. I nie wiem czemu. Chodzi o to, że po prostu... że Magikal do niego chyba mówił, tak. Magikal chyba do niego mówił. I kurwa, dla mnie słowo lordoza nie brzmi jak coś poważnego, tylko jako wymyślone słowo, które ma kogoś obrazić. I to, nie wiem czemu, mi się to kojarzy z Lord Mandero, kurwa, czyli z Mandziem. I nie wiem czemu mnie to śmieszy, ale nie powinno, bo to jest oczywiście ciężka przypadłość. Ale po prostu lordoza brzmi dla mnie jak, no nie wiem stary, Lord Vader, no nie wiem stary, no po prostu jakieś dużo dziwnych rzeczy przez to, że Magikal tak po prostu mówił. Ale oczywiście nie powinno się śmiać z tego, bo to jest słabe, nie? Rozumiecie o co chodzi? Ja mówię w ogóle, no nie wiem, no dla mnie lordoza brzmi, jakby było nawiązaniem do jakiegoś, nie wiem, stary, no nie wiem, dobra, nieważne już, nieważne, chodzi o to, że ja myślałem, że po prostu to jest wymyślone słowo. No jako taką stricte lordoza, ale mi już wiele lekarzy powiedziało, że taką małą lordozę mam. I faktycznie na tych zdjęciach trochę można by było powiedzieć, że pogłębiałam ją. Nie, no ona mówi, mam lordozę małą i ja sobie wyobrażam małego Lorda Vadera, który popierdala. No nie wiem, stary, to jest pojebane. Mój umysł jest zjebany, nie? Ty przez te fotki, bo się tak wypinałam na tych fotkach. Stary. Czy to prawda, że Free planuje więcej pranków na tobie? No proste, że tak. Prank live, wiesz jak jest, byku. Codzienny prank na Werce Challenge do końca roku. Nie, bo Wery się nie da prankować. Tendencja do bycia lordem danego landu. Jak się obrażam? Bo ja mam fajne pomysły na pranki, ale są za mocne na ciebie po prostu. No, na Gen Z zrobię. Na mnie możesz robić pranki, mi to nie przeszkadza, ale są trzy ale kategorie. Ale jak są miłe i fajne. Nie, nie. Było dużo pranków, które nie było miłych i fajnych od tamtego momentu, kiedy nagraliśmy ten film. I tutaj miałeś zamiar zrobić dużo pranków. Kurwa, ja bym się jeździł, jak ja bym miał lordozę, kurwa, pewnie. A teraz mam takie coś, że po prostu są trzy kategorie. Wiem. Z których się nie żartuje i do tego, nie? Jak coś, na mnie można robić wszystkie. Ja zawsze lubię dobry prank, lubię jak jestem wkręcony, jest zabawnie. Każdy jeden. Nie ma tematów dla mnie, których nie można zrobić.
ale szanuję, że dla ciebie są i jakby to bardzo respektuję. Ja jak miałbym robić pranki, to właśnie tak, jestem lordem sitów. Zanim długo do mnie na kanał znowu wejdzie Asim prank, Kong, który był taki mocny, gdzie tam osoby, które były w to wkręcone, kończyły prank ze łzami w oczach i trzęsły się ze strachu, nie? Nie. I to był taki mocny. Czy to prawda, że jesteście bardzo tolerancyjni? Tak, to prawda. Tak, myślę, no, że tak. No, myślę, że bardzo, no. Czy to prawda? Prawda, że prowadziłaś kiedyś blog modowy. Tak, to prawda. Ja to pamiętam. Pamiętasz? O tak. Jezu, dobrze, że ja go już wciągnęłam, bo czasami to też tam się doszukuje trochę. Ja miałem swojego fotobloga kiedyś. No, miałem. Niezły fotoblog był. Ale nie umiałem go prowadzić, bo wrzuciłem chyba z 4 posty na fotobloga i skończyła się moja kariera blogera. Co to jest? Ja pierdolę, niektórzy nie wiedzą, co to jest fotoblog? No co ty kurwa? Jezu, no tak, bo niektórzy to kurwa trochę... Jeszcze was na świecie nie było chyba. Fotoblog to była taka strona kidowski, zaraz wam wytłumaczę. No, jest taki kurwa taka strona fotoblog i ona, i to była strona, gdzie można było założyć sobie takiego bloga, ale polegającego na zdjęciu. Coś jak kurwa Instagram. No, żeby po prostu wstawiało się zdjęcie swoje jakieś i pod spodem się dawało jakiś opis, ale taki trochę dłuższy niż na Instagramie. Jakiś dobry. Dzisiaj mój dzień był taki, że kurwa tego. I ja na przykład, nie wiem, wrzucałem zdjęcie ze szkoły i mówiłem tak. No, dzisiaj byłem w szkole było fajnie, coś tam. I jakieś takie rzeczy. Nie wiem, kurwa, ale ciekawe, czy istnieje mój fotoblog jeszcze. Nie istnieje. Było śmiesznie tam, ale właśnie. Ale wiesz, a masz go zapisanego? Czy miałem MySpace'a? Nie miałem MySpace'a, ale miałem za to poszkole.pl. A fotka.pl miałem? Miałem, to już kiedyś opowiadałem, miałem taką historię. Robiłem kiedyś, siedzieliśmy kiedyś na TeamSpeak'u i robiłem streamy na fotka.pl, a na fotka.pl ogólnie siedzą takie kurwa boomerzy jebani. No wtedy też siedzieli boomerzy, albo ludzie, którzy wyglądają jakby każdy z nich był kurwa DJ-em. No i ja robiłem tam streamy i miałem grzywkę. I tam przychodziły chuje, takie kurwa samce alfa i wyzywali mnie od p-wordów, dlatego że miałem grzywkę. No i ja wyzywałem ich z powrotem, że są zjebami i w ogóle. I tam cisnąłem z nimi ostro i admin przyszedł i mnie zbanował za to, że wyzywałem ich, a ich nie banował, kurwa. Nieźle, niezłe kurwy. Bo tam ogólnie było mega kolesiostwo na tej fotce. Tam ci admini i moderatorzy to byli kurwa kolesiostwo tam było. I kurwa po prostu chronili dupy tym swoim zjebom, nie? No i tyle, nie? No trochę smutne, kurwa. Ale no cóż. Bo oni mieli ból dupy, dlatego że jak na fotce, jak byłeś top na fotce, to zawsze przychodziły do ciebie różni ludzie, nie? No i oni się wkurwiali, że ja byłem top 1 na fotce, jak miałem streama, miałem najwięcej ludzi, a nie wyglądałem ultra męsko, tylko miałem grzywkę. I mi pisali, że jestem ten. I mnie wyzywali, a ja tak, zamknij ryja, ty kurwo. I tam leciałem z nimi. Ale bo tam pamiętam, się, że kiedyś to... widziałem. Poczuli się niepewnie. Zabawne posty i foty też. Ja już szczerze nie pamiętam w ogóle, co tam jest na tym blogu. Pamiętam, że bardzo dużo serducha tam oddawałam. I tak, wiesz, takie robienie fotek, to sprawiało mi dużą frajdę, też jakieś zajęcia wtedy miałam przynajmniej. Czy to prawda, że nie podoba ci się pseudonim Fliz? Nie, to nie jest prawda. Nie wiem, obojętne. Tak? Jakoś nie mam do niego super takich, że o, jest zajebisty, ani nie mam takiego, że o, jest beznadziejny. Taki w sumie obojętny. A mam sobie fajną nazwę sobie wybrać? Unikasz Aska? Nie, no ja go zamknąłem. Dlatego mi się podobało, 7,5/10, nie? Teraz zmieniły się czasy i kiedyś to trzeba było mieć taką ksywkę krótką właśnie i właśnie wtedy była zarąbista, a teraz każdy już ma imię i nazwisko i jakby to jest taki motyw przewodni, nie? A czemu nie zrobiłeś sobie po prostu początek imienia i początek nazwiska? Karwis byś był. Karwis. Dziwne. Lepiej się pochwal. Ja wnioskuję na zmianę na Karwin. 20 tysięcy łapek pod tym filmem. No i chuj. I Karol zmienia. Club Penguin? Każdy, kto grał w Club Penguin? Giga chat. Każdy, kto zamiast Club Penguin grał w Panfu? Łapka w dół. Czy to prawda, że jesteś w ciąży? Trochę mi się przytyło ostatnio. Nie, w ogóle. Oho, to pytanie się 3 lata temu przewijało i nadal się przewija. I ja w ogóle w tej ciąży to słyszałam, od 3 lat jest, byłam... ale jeszcze nie. Nie, niektórzy nie wiedzą, o czym ja mówię. Oni tak, a co to jest Panfu? A co jest Club Penguin? Nie, no ja zaraz wyjdę z siebie. W przyszłości
chciała, ale. Ale w tym momencie nie wie, czy jest, bo nie sprawdzaliśmy. Czy to prawda, że prowadziłaś już Mercedesa Freeza? To prawda. To prawda, ale przy mnie, sama nie prowadziła. O, wiele razy. Ale tak szczerze. Rzadko mają autem. Ja nie jeżdżę często Karol autem, ale ja przyznam się, że ja nie lubię tego auta. Bo uważam, że jest dla mnie niewygodne. Zdecydowanie lepiej mi się jeździ moim autkiem, bo ja wolę w ogóle wyższe SUV-y. Przyjemy wszystkich poniżej 15 roku życia. Dobra, stary, bo zostanie mi jeden widz, ogarnij się. Tanie. I Matielo, i wszystkich. Tanie. Mówisz to mając Mercedesa? Właśnie tak. Mówię to biorąc Mercedesa 3 lata temu, bo wtedy bym tak nie powiedział, ale jak było pytanie, to teraz byśmy mogli właśnie zweryfikować, że to byłaby inna odpowiedź, bo teraz bym na przykład już nie wziął drogiego auta, bo by mi się nie chciało. W ogóle miałem sprzedać tego Mercedesa i nawet już chciałem to zrobić, ale się okazało, że jak mi się kończył leasing, to tam jakieś porobiłem dziwne rzeczy i jeszcze muszę go mieć co najmniej 3 lata, więc za 3 lata go sprzedam. Czy to prawda, że Karolowi przeszkadza to, że gdy gdzieś jesteś, idziecie... Zabieracie swoją siostrę. Ale nie, ja mega lubię na Dusię, ona jest słodziutka, superancka. Nie, ogólnie nie, bo nie dzieje się to często, ale gdyby się to działo często, to może być dla chłopaka troszkę denerwujące, jak tak dziewczyna cały czas sobie zabiera swoją siostrę, ale nie przeszkadza mi to w ogóle, bo nie zabierasz jej cały czas. Wręcz ja też lubię z nią spędzać czas, bo jest fajna, jest mądra, ale gdyby to było cały czas, to pewnie mogło przeszkadzać, no. A, czy to prawda, że bardzo mało... Bardzo mało się ze sobą ukłócicie. Prawie w ogóle. W sumie mamy takie okresy, że na przykład ja przez tydzień na przykład nie pokłócimy się ani razu, a później przez się zremy, ale i w trzeci dzień i tak się przytulamy. Tak. Kurczę, wydaje mi się, zależy od okresu. No tak, ale wydaje mi się, dosłownie. Ej, no, ale jest taka zależność. To ma krew żart. Ale jest taka zależność, że ja ogólnie mam tak, że podczas okresu jestem tak... coś wsadził. Ale wersów. Z jakiej piwnicy się urwaliście, że nie wiecie, co to snup pęguin? Dobra, a to teraz jeszcze. Stary, wyobraź sobie, że ludzie nie wiedzą, co to była za strona mini clip. Mini clip. Czaisz? Nie wiedzą, co to jest za strona mini clip. Ja pierdolę, stary. Nie wiedzieć, co to jest mini clip, kurwa? Ja pierdolę. Masakra, nie? To była najlepsza strona, kurwa, do takich gierek. Najlepsza. Ja tam poznałem właśnie Club Penguin. Na informatyce siedziało się i kurwa kiedyś kliknąłem mini clip, mówi wow, jaka fajna strona, dużo gierek darmowych, fleszowych. Wchodzę i tam taka reklama była, Club Penguin, a ja tak, co to jest? Wszedłem i kurwa odpłynąłem już na zawsze, moje życie się zmieniło. Wyspa gier, stary, mini clip to była kurwa Ameryczka, tak jest, od małego kurwa Ameryczka, wiesz o co chodzi, mordo. Nie no, Wyspa Gier była też git, bo na Wyspie Gier odkryłem Sherwood Dungeon. Co? Ja pierdolę. Co to jest Sherwood Dungeon? Co to jest Sherwood Dungeon? A, o, mega spokojna, a jak jestem przed okresem, to mi buzuje wszystko i ja ogólnie chodzę, wtedy wszystko jem i wtedy jestem taka skłona do kłótni. Ale ogólnie to wydaje mi się, że i tak nie kłócimy się dużo. Jasne, i jak jasne, się kłócimy, to zazwyczaj jest to tak, że po prostu to jest już taka, no, wydaje mi się, że taka już intensywna kłótnia, kurczę. No ale kiedyś ostatnio w ogóle o coś sprzeczaliśmy, kłóciliśmy. No właśnie, nie, chyba w Londynie się zdarzyliśmy, nie pamiętam. No, w Londynie, w Londynie się pokłóciliśmy. No. Czy to prawda, że coś trenowałaś? Tak, tańczyłam 12 lat taniec, głównie współczesny. No tak, trenowałam taniec przez 10 lat chyba. Mam duży sentyment ogólnie do tańca, bardzo, ja lubię tańczyć. Przestańcie pisać takie rzeczy, kurwa, okej? Okay? Wychodzi mi to teraz najlepiej, bo już zaprzestałam, ale... Bo to jest, kurwa, przesada, lubię. Na imprezy, gdy wychodzimy, to lubię tak na parkiet wyjść, sobie potańczyć, no, towarzyski, cokolwiek. Czy miałem e-pulsa? To bardzo lubię tańczyć. Czy to prawda, że Karol woli chyba miałem, makijażu. Ale nie wiedziałem, no, o co chodzi. Wolę. Tak z wielu jakby powodów, dlatego że moim zdaniem Wera jest ładniejsza bez makijażu. No i przede wszystkim mogę ją przytulać cały czas i mi nie zostają ślady i mi nie mówi nie, makijaż. Wydaje mi się ogólnie, że tak. Nie chodzi tutaj o walory wizualne. Nawet wolę, jak jest bez makijażu, ale główną zaletą braku makijażu jest to, że mogę ją wszędzie dotykać, wszędzie całować i się nie wkurza. I dlatego odpowiedź brzmi tak. Co prawda ja tak nie mam zawsze, no, ale to jak na przykład maluję błyszczykiem, to ty nie lubisz jak błyszczykiem, bo się klei. No a bo jeszcze w ogóle jak pomalujesz taką szminką, co zostaje, to przecież to jest tragedia. Po co ktoś takie coś wymyślił? Czy to prawda, że nadajesz się na modelkę? Nie, niestety nie nadaję się na modelkę, bo mam 1,62 cm wzrostu. Wydaje mi się, że się nie nadaje na modelkę, ze względu na to, że mam 1,62 cm wzrostu. Czy to prawda, że masz permanentne brwi? Tak, to prawda. Tak, i ostatnio nawet sobie odświeżyłam, usunęłam sobie stare brwi permanentne i. Aha, sobie... nieźle, usunęła permanentne brwi. Czyli nie są permanentne, jaki skam w tej nazwie, masakra.
Zrobiłam nowe, ale tutaj przestroga dla was, żeby bardzo sobie ostrożnie do tego permanentnego podchodzić, bo ja ogólnie mam bardzo rzadkie brwi, więc ja sobie gdzieś tam, to był duży mój komplet, więc sobie je zrobiłam, uważam, że to była dobra decyzja dla mnie, ale kiedyś zrobiłam sobie metodą, która bardzo ciężko się usuwała z perspektywy czasu, więc lepiej sobie lżej zrobić i później najwyżej poprawić, ale taką metodą, którą da się usunąć, bo ja miałam z tym duże, duże, duże problemy. Czy to prawda, że urodziłaś się w Austrii? Tak, to prawda, urodziłam się we Wiedniu. Urodziłam się w Austrii, w Wiedniu. Czy to prawda? Kapcanisz mi się do kalafy. Błagam, lule, lule. Że Karol z tobą spędza więcej czasu niż z ekipą. No, na pewno, bo Vera jest jedną osobą, a ekipa to cztery. I porównując właśnie czas, jaki spędzam z całą czwórką, a to, jaki spędzam czas z jedną osobą, czyli z Weroniką, no to wiadomo, że z Werką więcej. No tak, no więcej teraz spędzamy razem w sumie czasu, nie? Czy to prawda, że ja chciałabyś skoczyć ze spadochronu? Tak, tak, tak. Oj, skoczyłabym sobie ponownie. Ale czy chciałabyś skoczyć ze spadochronu sama? Nigdy. Oj, też. Ogólnie bardzo mi się podoba to i skakałam już w życiu ile raz? Dwa? Trzy razy. Z takim panem, który też jakby wszystko za mnie robił, nie, więc to jest ogólnie... Ciężko się z chuja zmywa. Też bardzo duża adrenalina, która to godzina? Ale jednak mniejsza niż tak jak Karol skacze czy patek. Mega bym chciała skakać tak jak ty, ale tak jak mówiłam w tamtym roku, jeszcze nie mogłam tego zrealizować, tego kursu. W tym roku bym chciała, ale mam takie coś, że się kurczę boję trochę, ale i tak bym chciała. Ogólnie to jest fajne, no pierwsze te pierwsze skoki są... Jak szminkę, to mu się robi tęcza na chuju. Straszne, no i to są takie nawet lekko traumatyczne są. Trzeba do tego podchodzić z myślą, że po tym piątym, szóstym, siódmym skoku już jest totalna przyjemność i 100% fan. No ale ja uwielbiam wysokości, mnie w ogóle to nie przeraża, że ja będę wysoko czy coś w stylu. Mnie jedyna rzecz przeraża to to, że na przykład ja o czymś zapomnę albo zrobię coś źle, co zaważy na moim życiu. No i dlatego to jest właśnie traumatyczne, bo całe życie zależy od ciebie, od tego, czy zrobisz to dobrze, czy źle, więc to jest straszne. Ale jak byłem w weekend teraz na bazie, to mega dużo dziewczyn w ogóle jest. Takie sobie babeczki, 30 lat, takie. Grałem w Dark Orbit, chuj! Wysportowane, przychodzą i wysłałem SMS-y. Czy to prawda, że ty i Karol planujecie razem zamieszkać w najbliższych miesiącach? No to prawda? No, jest taki plan. O, to było jeszcze przed tym. I no, wtedy była odpowiedź, no właśnie, nie pamiętam, ale pewnie była, że tak. Albo nie chcieliśmy zdradzić, było, że nie, pracuję. Albo jakaś wymijająca odpowiedź. No wtedy był bliski okres, gdzie tam zamieszkaliśmy, no i w sumie co, no teraz odpowiedź też brzmi... Tak. Ty, ale... Odpowiedź brzmi... Kurwa, ktoś napisał... A nie wiem, a wy uważacie, że Verso wyglądała wcześniej lepiej, czy teraz? No nie wiem, Imo teraz wygląda lepiej. Bo dużo ludzi zawsze piszą, że ta kurwa... Verso była 3 lata temu ładniejsza, ale teraz i tak bym ja ruchał analnie i oralnie... Ej, no co... Paszki, ja pierdolę! Stary, co ty gadasz, kurwa, za rzeczy obrzydliwe? Ogarnij się, kurwa. Mi się tak. Ja tak, teraz już planujemy zamieszkać sami, z Chmureczką. Ej, ale to w ogóle fajnie się tak zbiegło w czasie teraz. No. Czy to prawda, że całowałaś się z trąbą? Widzami teraz kolejnego, ale najbardziej lubię skoki na kasę i chuj. Teraz wygląda świeżo, czyściej bardziej, clean, no to prawda. Tak, kurwa, no to prawda. Nie. Co? Naprawdę, tak jest. Uwaga, czy się przez 3 lata coś zmieniło? O Boże, nie, nic się nie zmieniło, nigdy się z tobą nie całowała. O kurwa! To prawda, że nie boisz się to wysokości. To jest moja merytoryczna odpowiedź. Nie boję się wysokości. To prawda, nie boję się wysokości. Bardzo lubię wysokości i no i lubię w ogóle taką adrenalinkę związaną z wysokościami. Czy to prawda, że bardzo cię kochacie najbardziej na świecie? Co jest żółte i mocno to zależy. Ja tak, a Vera? Ja też. Czy to prawda, że powiększyłaś sobie piersi? Moje piersi wyglądają na powiększone bez kitu, nie? Wtedy było to pytanie, ale jazda. A wtedy miałam takie mniejsze piersi, więc śmiesznie, że tak ludzie myśleliśmy, że sobie powiększyłam. Ale może przez to, że nosiłam... Nie, no nie miałaś mniejszych, nie no. Nie no, wtedy miałam mniejsze piersi, to... Mam też bisonosze z push-upem, tak? Może czasu mogli pomyśleć. No, a teraz już po 3 latach, tak. Czy to prawda, że poznaliście się 3 lata temu? Tak, to prawda, poznaliśmy się 3 lata temu. Teraz już? Nie no, w sumie to teraz będzie 6 albo i więcej. No. Jakoś tak, nie wiem. To ja miałam wtedy 19. Aha. To ty miałaś też 19. No nieważne. No. Dawno, dużo więcej. 3 lata nie z hakiem no, jesteśmy ze sobą. Sierpniu będzie 4. Czy to prawda, że... No już stajcie spoko z tymi bimbałami. Nawet chodzi o, no nie wiem, ten kolor włosów teraz jej bardziej, 100 razy bardziej pasuje niż to, co miała wcześniej. Wasz syn. To prawda. To prawda. Naprawdę było takie pytanie. Czy to prawda, że Karol zdradzał Kinga z tobą? Nie, no nie. Ja nigdy nikogo nie zdradziłem. Ja nie zdradziłem nikogo, nigdy żadnej swojej dziewczyny. Nikogo też nie zdradziłem. Słuchałem. Ja też nigdy nikogo nie zdradziłam. Ja też nikogo nigdy nie zdradziłam. Czy to prawda, że łapka to druga kobieta Friza? Tak. Oj, była. Moi rodzice się opiekują łapką, bo tam jej było lepiej. Jezu, łapka nie żyje. U nas było za dużo ludzi,
w domu i ją ludzie ogólnie bardzo stresowali. Czy to prawda, że Weronika jest studentką? Tak, jestem studentką 4 roku prawa. Oho! No i wracamy do prawa. Jeszcze do Zborka. Po 3 latach nie, już nie jestem. No niestety. Koniec kariery. Cały czas ktoś mi mówił. Ja ci mówiłem. Ty mi za każdym razem powtarzałeś. Weź te studia poza sito. Walni. Trąba też mi zawsze mówił. Nie, to na pewno nie dokończysz. Ale będzie wspuścił na twarz albo w cipeczkę. Pozdrowisz moja mamę, bo z nią obladam. A i tak długo wytrzymałam w sumie, bo już tak mi mówiliście 3 lata temu. Czy to prawda, że macie te same tapety? O, mamy tak, nie? Ja mam tak samo jak Wera? Wygaszać. Ale te mamy tapety. Te same. A jak masz wygaszać? No tak. Wygaszać ten sam mamy. Bym się frizowi skobździł się na jajuszka. A tapeta? Ty masz inną. Ja mam... Ja mam kureczkę. Ja nie wiem, czy mogę pokazywać takie. Ty masz mnie, a ja mam kurkę. Ja mam Werę, ale nie wiem, czy można pokazać, bo nie wiem, co takiego nie wrzucałaś takiego zdjęcia. No, ale podobne. Ale czy to prawda, że ufamy sobie w 100%? I tak tu. No ja ci ufam. No, ja też ci ufam. Tak? No. No ja ufam Werce w 100%. Ja myślę, że ja tobie tak ufam... 45. Nie, 99, 99 i teraz... Chyba... Wiesz dlaczego? Bo teraz zauważyłam, że bardziej ufam sobie. No ale to ja sobie ufam też w 101%, a tobie w 100%. Czy to prawda, że szykujesz z Trąbalskim prank na Karolu? Czy to prawda? No, już znaczy mamy swój plan. Oj, na razie się nie szykuje teraz żaden prank z Trąbalskim, ale kto wie, może... Drama! Aj, ale gadacie. No to zróbcie jakiegoś pranka, będzie fajnie, śmiesznie, a nie tak. Czy to prawda, że jesteś zazdrosna o Karola albo on o ciebie? Nie, no, ja to nie jesteśmy. Byłem i właśnie to dziwne, ja pierwszy raz w życiu tak miałem, że byłem o zazdrosną jakąś dziewczynę swoją. No, ale ja też tak miałam. Kurczę, chyba nie dajemy sobie takich powodów, żeby być zazdrosny. No, ale czasami nie, no. Myślę, że czasami jestem zazdrosny, nie? Ale to tak, to jest takie pozytywne, że wtedy takie, wiesz, jest. Tak? No. No, ale gdzie jesteś ze mną dla kasy? Nie, myślałem, że jesteś biedny. Już do Warszawy, no to jest takie, wiesz, że kurczę, mogę z tobą jechać, żeby tam, wiesz. Nie no, czasami tak jest, no ty też tak masz, mówiłaś zawsze. Nie jestem o ciebie tak zazdrosna zazwyczaj, ale faktycznie zdarzają się takie momenty, że czasami nie boję się, na przykład, nie wiem, coś. Wiem, że byście ją wyruchali, ale tylko ja jej cipkę mogę wylizać. Beka z was. Zrobimy tylko bardziej tak. Ja mam tak, ogarnijcie się, proszę. Fajnie, że takie w ogóle proszę, uczucie jest, role, że tak proszę można was. Tak poczuć się, nie? Że tak... Ale to znaczy, że chyba tak, na tak, kimś tak. Zależy. To mam takie czasem uczucie i wtedy sobie myślę, proszę o kurczę, was, ale fajnie, dajcie mi obejrzeć ten odcinek, nie? Takie, i że cały czas i w ogóle, ale jakby na tym się kończy. Ale chyba, że coś do ciebie piszę wtedy, bo albo właśnie tak, albo dzwonię do ciebie, no co tam, co robisz, ale to jest takie, mam. Takie, no. Przebrnęliśmy przez wszystkie sytuacje. Jestem mega ciekawa tego odcinka, jak Dawid to zmontuje, bo dopiero wtedy... Kurwa! Nie będę sobie psuła tej radości. Ale bym ci potargał drajda. Nie wiem, stary kamleńsze, czy wrzucamy to na YouTube'a, bo kurwa, może ktoś z ekipy zobaczy te donaty, stary. Okej, okay, i nie włączę teraz tego filmu, tylko ale dopiero bym w montażu zobaczył. A może zadamy kilka pytań i za jakiś czas kiedyś będziemy też mogli odpowiedzieć. Billie Eilish co rok robi takie pytania i to jest zarąbiste, bo ona za każdym razem ma inne... Też może zebym zrobił ci loda? Tata mnie uczył przez 5 lat, później spierdolil. Mówię ci, robię perfekcyjne gale. Pytanie. Te pytania nie były robione pod to, żeby, aha, je, okay, żeby okay. je odpowiadać co roku, a tamte są pod to, więc ona ma za każdym razem inne zdanie i to jest zarąbiste. I możemy tak zrobić. Możemy nawet na te same odpowiedzieć co ona i dać jej tutaj kredyty za to piękne, że taki ale fajny pomysł zrobili. W ogóle, bardzo fajnie. No, może... Jak macie, że jak widzicie nowa wersow, to macie takie. O kurwa, ale bym jej wylizał koko? A jak ta 3 lata temu widzę, to czuję obrzenie. Przestańcie już, proszę was. Odpowiedź na podobne. W takim razie zostawiajcie łapki w górę, żebyśmy nagrali taki odcinek właśnie wzorujący się na pytaniach Billie Eilish, które ona nagrywa. Nie wiem. Co roku moglibyśmy jeszcze raz nagrywać. Nie możemy tego wrzucić, stary, chyba. Nie możemy tego wrzucić. A może możemy?